To jest specjalne wydanie aktualności gminy Kołbaskowo, w całości poświęcone Przesław Festiwal 2023. Mateusz Iżakowski, zapraszam. To kolejna edycja festiwalu, podczas której do Przesławia przyjeżdżają gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Ale zacznijmy od logistyki, od przygotowań. Planowanie festiwalu trwało kilka miesięcy. Wszystkim zajęła się ekipa Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. W czwartek na plac przed Goksirem przyjechała ekipa techniczna, która ustawia scenę, światło i dźwięk. Na wszystkich uczestników tu na miejscu czekać będą niezapomniane doznania muzyczne. Jeżeli przyjedziecie na festiwal swoim samochodem, organizatorzy przygotowali dla Was parking wzdłuż ulicy Rekreacyjnej. W sumie pomieścić się będzie tu mogło kilkaset aut. Proponujemy także skorzystanie z komunikacji miejskiej czy roweru miejskiego. Tuż przed wejściem na teren festiwalu będzie możliwość zakupienia biletów. Całość rozpocznie się już o godzinie 19, jednak bramy wydarzenia będą otwarte już od 17. Jeżeli przyjedziecie wcześniej, będziecie mogli skorzystać ze strefy gastronomicznej i posłuchać muzyki granej przez prezenterów radiowych. A o 19 swój koncert rozpocznie Natalia Przybysz, około godziny 20.30 Katarzyna Nosowska i o godzinie 22.00 zespół T-Love. To był pierwszy dzień festiwalu, czas opowiedzieć o drugim, familijnym. W niedzielę na całe rodziny czekać będzie sporo atrakcji. Dzień familijny festiwalu to dzień pod hasłem Zielona przyszłość naszej planety. W całej przestrzeni Goksir odbędzie się szereg międzypokoleniowych aktywności i atrakcji. Warsztaty, występy muzyczne, animacje artystyczne, gry i zabawy. Wstęp na to wydarzenie jest wolny. Cały program dostępny jest na stronie goksirprzesław.pl. I to tyle w tych wyjątkowych aktualnościach. Na następne zapraszam już za tydzień, gdzie zobaczycie relację z festiwalu. Do zobaczenia.